Dzień dobry, Szymon Wolf. Zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gościem jest Klaudia Wysocka. Morsowanie przez bieganie. Ja wolę tą nazwę suche morsowanie. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co to jest. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Klaudia Wysocka. Sezon na morsowanie się już skończył? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze morsujemy. No tak, ale mamy. Wczoraj mieliśmy temperaturę 16-17 stopni za. Woda nadal jest wychłodzona, więc jeszcze jest to takie przyjemne te wejście do wody. No ale myślałem, że skoro pani propaguje morsowanie, suche morsowanie, tak, to raczej do wody pani nie wchodzi. Wchodzę też do wody. Wchodzę też do wody, tak morsuję i na sucho, i na mokro, jak to można by było tak nazwać. To. Co jest, że tak powiem, dla człowieka bezpieczniejsze? Z racji moich doświadczeń wiem, że morsowanie na sucho. Nie musimy się jakby od razu zmierzyć z tą zimną wodą, z tą temperaturą, tylko możemy sobie pozwolić na taki komfort rozsądny rozbierania się stopniowego, tak? Czyli przykładowo, ja mówię na swoim przykładzie, wybiegam w topie, w krótkich spodenkach, długie skarpetki i przykładowo zakładamy cienką kurtkę, tak zwaną wiatroodporną, wiatrówkę, na siebie, po 500 metrach możemy ją rozpiąć i przepiąć w pasie. Wtedy jakby czujemy ten komfort, kiedy nasze ciało już jest zagrzane, rozgrzane, ale nie możemy się przegrzać. To powiedzmy, o jakich temperaturach mówimy przy suchym morsowaniu i przy bieganiu, załóżmy, w topie, bądź w koszulce i w krótkich spodenkach. No bo dla człowieka, który, nie wiem, popatrzy teraz i wyjrzyje przez okno, powie, no to nic takiego, ale to suche morsowanie raczej. To zimą i przy temperaturach minusowych? Zimą. Moja najniższa temperatura, w jakiej biegałam, to było minus 23 stopnie. To w Polsce? To było w Norwegii. W Norwegii? W Norwegii, tak. Zaprosiłam taką grupę biegową do Norwegii i postanowiłam, że tam jeszcze bardziej przetestuję swój organizm na wychłodzenia. Więc te minus 23 to była najniższa temperatura. Tutaj wybiegam tak przy minus 10, minus 15. Zdarzyło się też, że były takie dni, że było minus 15. Staram się korzystać z tego, kiedy jest najchłodniej. Więc jeśli widzę, że na termometrze pojawi się minus 15 o godzinie 5.30 rano, a o godzinie 8 będzie już tylko minus 10, to wybiegam wtedy, kiedy jest minus 15. Czyli ludzie na parkingach, w rękawicach, w kurtkach puchowych, opatuleni kocami, odśnieżają swoje auta. Tak, a ja biegnę. A pani ubiera top, krótkie spodenki. Tak, ale też mam rękawiczki, czapkę. Przede wszystkim długie skarpetki, żeby osłonić ścięgno Achillesa, bo ono jest wrażliwe na takie wychłodzenia. No i komin. Więc też mam czapkę i rękawiczki. Co jest w głowie człowieka, który przy 15 stopniach, minus 15, wychodzi na dwór biegać w krótkich spodenkach? Uśmiech na twarzy przede wszystkim, ale nasz organizm wtedy zapomina o wszystkich takich traumach, o tym, co mamy jeszcze zrobić, bo jednak to jest walka o przetrwanie w naszym organizmie. Nasz organizm nie wie, że robimy to świadomie, więc ja biegnę cały czas z uśmiechem. To zadam inne pytanie. Co jest w głowach innych ludzi? Bo skoro wszyscy mówią, że morsowanie to przypływ endorfin, to coś, co sprawia, że człowiek czuje się lepiej, no to jest recepta dosłowna na szczęście, tak? Tak. No ale mimo wszystko o tej 5, 6, 7 nawet rano przy minus 5 stopniach ja nie widzę morsujących ludzi, którzy jeszcze przed pracą sobie przebiegną tam 2 km, żeby. No takich ludzi jest coraz mniej, dlatego dziękuję za zaproszenie do tego programu. Chciałabym jak najwięcej ludzi zmotywować do tego, że jednak poranny sport jest zdrowy, a morsując jeszcze przez bieganie, tym bardziej dostarczamy sobie od rana takie dawki. Okej. Mam nadzieję, że dotrzemy do tych ludzi. Jednym z tych. Chciałabym bardzo. Osób jest, jedną z tych osób jestem ja. Na razie sobie jeszcze nie wyobrażam siebie w krótkich spodenkach, nie wiem, 8, 7 grudnia bądź 9 stycznia przy minusowej temperaturze wychodzącego przed drugą kawą pobiegać, ale obiecuję, cały czas w głowie ta myśl się kiełkuje. Nie po raz pierwszy rozmawiamy o morsowaniu, więc może coś to zmieni, więc porozmawiamy o tych pierwszych takich morsowanych przez dniach. Kiedy to się stało i co w głowie musiało, że tak powiem, przeskoczyć, żeby pomyśleć sobie, minus 15, wyjdę sobie na dwór pobiegać. Znaczy, u mnie zaczęło się to zupełnie inaczej. Ja biegłam z przeszkodami i niejednokrotnie zdarzyło mi się, że po prostu z powodu takiego wyziębienia organizmu przed samą metą dostawałam tak zwanej hipotermii z zimna, gdzie byłam ubrana w długi rękaw, czapkę, kilka warstw ubrań i nie byłam w stanie po prostu funkcjonować prawidłowo, tak? Chwyt mi siadał, zaczynałam się trzęść z zimna. Z
stwierdziłam, że tak być nie może. Na jednym z biegów dostałam naprawdę hipotermii. Po 20 kilometrze, nie wiem jak te ostatnie dwa zrobiłam, na mecie ściągnęła mnie moja koleżanka z drużyny i to w sumie dzięki niej zaczęłam hartować swój organizm na zimno. To ona mi powiedziała wtedy, słuchaj, trzeba coś z tym zrobić, dziękuję Ci Donata. To ona mi udzieliła też cennych wskazówek, mówi, słuchaj, może stopniowo zmniejszaj tą ilość ubrań na sobie. Więc jakby głównym czynnikiem tego, że zaczęłam tak biegać, było to, że nie byłam w stanie skończyć prawidłowo biegu, gdzie przygotowywałam się do niego bardzo długo. Mhm. Czy fizycznie, czy psychicznie byłam nastawiona na sukces, po czym odcinało mnie zimno. I jakby to było głównym powodem, dlaczego zaczęłam to robić. Czyli to bieganie jest wpisane w Pani życie? Tak. Od początku, od lat najmłodszych? Biegam, można powiedzieć, świadomie, bo mówimy tu o świadomym bieganiu. Biegam od 10 lat, w sumie we wrześniu będzie 11 lat, jak zaczęłam świadomie biegać. Bo wcześniejsze wybiegania to było tak, że jednego dnia sobie pójdę pobiegać, drugiego wiadomo, że człowiekowi się nie chciało. Czyli co, dzisiaj każdy dzień to dzień z bieganiem? Tak, każdy dzień to dzień z bieganiem. Ile kilometrów tak dziennie człowiek? W sensie... Ja staram się mniej więcej, moja minimalna jakby odległość to jest 6 km do dystansu półmaratonu, ale dziennie robię minimum 10 km. 10 km i bez tych 10 km człowiek nie zaśnie. Znaczy... Nie zasnę. Nie zasnę, ale też się nie obudzę, okay. Bo to taka moja poranna dawka endorfin, więc wstaję rano i to jest już takie moje uzależnienie. To jest jak z myciem zębów. Ja nie myślę o tym, czy muszę to zrobić, ja po prostu chcę to zrobić. I każdego dnia 10 km tak. Przemierzając gdzieś trasami opolskimi bądź podopolskimi. Tak. I zapytam o to bieganie, bo to bieganie wpisało się również w parę inicjatyw, w parę wydarzeń, Runmageddon między innymi. Tak. Dość morderczy bieg, bo to nie jest zwykłe bieganie, to jest bieganie połączone z torem przeszkód, które, że tak powiem, w niektórych sytuacjach może obciążać nie tylko nogi, ale... Znaczy przede wszystkim tak zwane biegi z przeszkodami obciążają nie tylko nogi, ale też całe ciało. Mhm. Musimy mieć wyćwiczone ręce, plecy, no po prostu całe ciało. Także od tego, od biegów z przeszkodami z kolei przeszliśmy do Spartana, od Runmagedonu do Spartana, gdzie udało mi się jednak stanąć tam na podium moim wymarzonym. I zakończyliśmy, może nie zakończyliśmy, ale też miała Pani epizod w Ninja Warrior. Dokładnie tak. To jest program, który lubię oglądać z pozycji człowieka, który siedzi wygodnie na kanapie i myśli sobie, jak on nie mógł dać rady przejść przez tą przeszkodę, gdybym ja tam był. Ale nie jestem, ale gdybym był. To tak nie działa, to tak nie działa. Chwilę wcześniej też właśnie stanęłam na podium w Spartanie. Stwierdziłam, że ja znam te przeszkody, przecież wiem jak to przejść. Jednakże stres, który pojawia się w telewizji, po prostu mnie zdyskwalifikował. To była chęć próby wystartowania w czymś nowym, czy tak, i zmierzenia to się z czymś nowym? To było zmierzenie się z czymś zupełnie nowym. Przede wszystkim tego toru nie można dotknąć, nie można jakby zobaczyć tych przeszkód, zmierzyć się z nimi wcześniej. Czyli człowiek przychodzi? Człowiek przychodzi, staje na torze i musi go przejść. I ma jedną próbę? Jest tylko jedna próba. Na biegach z przeszkodami, jeśli nie biegniemy w tak zwanej elicie, gdzie nie możemy jakby ponownie podejść do przeszkody, to możemy ją powtórzyć, a tutaj nie ma powtórzenia. Mhm. Tu jest kąpiel w basenie i dziękujemy. To też mnie zastanawia, ta woda w tym basenie jest bardzo zimna, czy ona jest taka... Jest zimna. Czyli to nie jest tak, że tak człowiek spada do tej wody i myśli sobie, a jeszcze bym popływał troszkę. Przede wszystkim wysokość, z jakiej się spada, też jest ogromna. To w telewizji tylko jakby z programu, może z pozycji widza, wydaje się to wszystko maleńkie. Jak stanęłam przed tym torem przeszkód, to widziałam, jaki to jest ogrom tych konstrukcji. No i jak wysoko jest, żeby spaść do tego basenu. Oglądając ten program, kończąc już wątek Ninja Warrior, człowiek widzi osoby, które po raz kolejny próbują. I drugi, i trzeci, i któryś tam raz. Czy była myśl w głowie Pani, żeby do skutku próbować? Oczywiście, że tak. Ja po pierwszej edycji dostałam się do edycji drugiej i trzeciej. Niestety ani w drugiej, ani w trzeciej nie mogłam wziąć udziału, po prostu ze względu na wybite trzy palce. Ale... Chwilę przed, jakby w trakcie przygotowań, na trzy dni przed stwierdziłam, że zrobię jeszcze trening taki siłowy, żeby sobie, wiadomo, mięśnie
przypomniały, z czym będą miały do czynienia. No i nieszczęśnie wybiłam sobie 3 palce, więc nie mogłam wystartować. A dalej? W sensie będą jeszcze próby, czy tak, już tak, będą jeszcze nie chcę próby? Mówić jeszcze oficjalnie, ale okay. Przygotowuję się do tego. Do skutku, czyli do przejścia? Do przejścia całego toru. Bo te tory czasami są zróżnicowane, one w jednej serii odcinków są bardziej proste, w innej troszeczkę bardziej skomplikowane. Już nie mówię o tych odcinkach półfinałowych czy finałowych. Ale rozumiem, znaczy, że do przejścia moim celem jest półfinał przynajmniej, okay. Na ten moment. Mm-hmm. Przynajmniej półfinał. No to co, kibicujemy i czekamy na wieści. No w tym roku wracam do zawodów, do biegów z przeszkodami. Mm-hmm. Po jakby epizodzie zdrowotnym. W tym roku pierwszy start właśnie, 1 kwietnia, Prima Plis. To porozmawiajmy jeszcze o kwestiach zdrowotnych. Kiedy ostatni raz była pani chora? 4 lata temu. 4 lata temu? To jest tak temu. Wymierzone z zegarkiem, że... Może nie z zegarkiem, mówię taki orientacyjny czas 4 lata temu. Mhm. Wszyscy przechodzili COVID-y, wszyscy chorują na jakieś przeziębienia, każdy jest przeziębiony, mówiąc wprost, a ja nie choruję. W ogóle? W ogóle. Tak nawet, żeby kaszlnąć czy kichnąć sobie, to... Znaczy, kichnę sobie czasami, ale nie nazwę tego przeziębieniem. Mhm. Nie nazwę tego przeziębieniem. To jaki jest lek na to? Ja też chcę tak. Właśnie tym bieganie w topie, w krótkim rękawku, to w tak. Shortach, więc morsowanie na sucho mhm. dla mnie jest receptą na niechorowanie. Czyli na jednej szali mamy rok, załóżmy, albo 4 lata, codziennie biegania po 6 km bez względu na temperaturę, a w drugim mamy 7 dni antybiotyku. I no niebieganie. Tak. I niebieganie, więc sam no, pan może wybrać. Powiem szczerze, że do 7 dni przemęczyć się, a męczyć się cały rok? Znaczy to nie jest męczarnia, to jest przyjemność, to jest poranna mhm. dawka endorfin. Okay. A kto z nas lubi być chory? No myślę, że nikt. Okej, okay. No tak, to z tym się zgadzamy. Bardzo ważny aspekt, że ja byłam z marzluchem i każde moje wyjście zimą bez czapki kończyło się po prostu w najgorszym przypadku antybiotykiem, w najlepszym tygodniem właśnie w domu, tak? Mhm. Człowiek leży i jest bez sił. Na ten moment, nawet jeśli czasem pojawi się tam jednodniowy katar, ja go idę wybiegać i ten katar znika. Czyli po prostu biegać, biegać i jeszcze raz biegać. Tak. I biegać bez względu na wszystko, nawet jeśli ma się albo podwyższony cukier, albo ten cukier znaczy, ma ja choruję na hipoglikemię od urodzenia. To są bardzo duże spadki cukru. O tym też chciałabym powiedzieć, że i chciałabym przede wszystkim pokazać ludziom, że się da. Więc osoba, która ma hipoglikemię, cukrzycę, też potrafi biegać i myślę, że jestem najlepszym przykładem tego, że nawet da się stanąć na podium w biegach z przeszkodami. No właśnie, bo hipoglikemia to cukrzyca tak upraszczając, tak. Żeby niektórym naszym widzom to wyjaśnić. Jak mocno ogranicza ta choroba pani życia? Spadki cukru niejednokrotnie bywają do tego stopnia, że możemy stracić przytomność, tak? Mhm. Więc trzeba to kontrolować. Ja też chętnie pomagam osobom z hipoglikemią, które chciałyby wejść w tryb bardziej sportowy. Także staram się doradzać, mówić na moim przykładzie, jak się do tego przygotować. Czy to przeszkadza? Na jednym z biegów rzeczywiście ja źle się przygotowałam i no, skończyło się to brakiem przytomności. Mhm. Więc jakby trzeba znać też potrzeby naszego organizmu. Ja już wiem, że... Ale insuliny jeszcze to nie jest... Nie, insulina obniża nam poziom cukru, a ja go mam cały czas niski, nie. Więc w momencie stresu, wysiłku fizycznego ten cukier jeszcze bardziej spada, tak? Czyli co, batonik? Nie, to są saszetki po prostu z glukozą. Nie chcę tutaj jakby reklamować, ale jest dużo, coraz więcej tych firm na naszym polskim rynku, które po prostu sprzedają taką glukozę w płynie. Więc jest to bardzo wygodne, nawet podczas biegu mamy saszetkę i wyciskamy sobie tak zwany żel do buzi. Nie musimy niczego tego popijać żadną wodą, więc jest to łatwo przyswajalne przede wszystkim. Cały czas trzeba kontrolować ten poziom, żeby czuć się bezpiecznie. Zanim wystartujemy w zawodach, ja jednak polecam kontrolować ten organizm na biegu i na co dzień, tak? Mhm. Więc takie wystartowanie w zawodach to też jest proces cały przygotowania osoby z hipoglikemią. I wrócę jeszcze do tego suchego morsowania, czyli biegania w topie, w krótkich spodenkach. Ile, że tak powiem, szczytów w Polsce udało się pani zdobyć w ten sposób? Na ten moment 3.
Myślę, że z racji mojej pracy i braku czasu po prostu tylko z tego względu trzy. Postaram się więcej. Jeden z nich, ten jeden z tych szczytów, że tak powiem, mocno wpisał się w Pani życie. Myślę, że na całe życie. Mhm. Myślę, że na całe życie. To była Śnieżka. Dokładnie tak. W mediach społecznościowych, zresztą Pani o tym opowiadała, sytuacja wygląda tak, że razem ze swoim przyszłym mężem, czyli partnerem, który już zdradzimy, oświadczył się na tej Śnieżce, wchodziła Pani na tą Śnieżkę. Ile wbieganie, wchodzenie na tą Śnieżkę zajęło z tym partnerem? Z wejściem i zejściem 5 godzin. Czyli wchodzenie trwało gdzieś około 2 i... Właśnie wchodzenie to trwało 3 godziny, bo całą trasę robiliśmy sobie zdjęcia, więc te wejście było jakby dłuższe. Zejście z kolei 2 godziny, więc wychłodzenie organizmu trwało. Czyli człowiek szedł z myślą 3 godzin na Śnieżkę po to, żeby się oświadczyć. Tak. Zmęczony, że tak powiem, no może nie wycieńczony, no trochę wykończony tą trasą. Cały czas miał uśmiech na twarzy, więc nie dał po sobie niczego zdradzić. I nawet mu w głowie nie przyszło, że kurczę, jeśli ja będę oświadczał się idąc 3 godziny na Śnieżkę, to co będzie dalej w życiu? No, będzie łatwo. Będzie łatwiej. Później było. Czyli już z górki. Po oświadczynach było z górki, więc teraz już jest z górki. To jakie szczyty i jakie cele stawia Pani jeszcze przed sobą? A czyli marzy mi się ponowne wbiegnięcie na Śnieżkę przy temperaturze przede wszystkim minus 15. Nie chcę jakby publicznie zdradzać szczytów, na które planuję wejść, dopóki tego nie osiągnę. Okej, okay. Czyli w myśl zasady nie mówimy o swoich planach, bo... Nie mówię o swoich planach, dopóki ich nie zrealizuję. Jakby taką mam swoją zasadę. Ale rozumiem, że jest kilka szczytów, które... Jest kilka szczytów, nie tylko w Polsce, które chciałabym zdobyć w tym topie i w krótkich spodenkach. A ale... później, no bo tylko jeszcze o jedną rzecz. Czasami zdarza się oglądać na zakończenie niektórych informacji takie krótkie wstawki, w których to opowiadają o nierozsądnych turystach, którzy wybierają się nieodpowiednio ubrani w góry. Rozumiem, że to nie będzie. To nie będzie o mnie. Ja zanim weszłam na Śnieżkę właśnie w tym topie i w leginsach wtedy, przygotowywałam się do tego 2 lata i też dzięki mojemu partnerowi, teraz już narzeczonemu, jakby miałam z tyłu głowy, że w razie czego on ma dla mnie ciepłe ubrania, że ktoś jest przy mnie, ale jakby sam proces przygotowania to nie było, że sobie zobaczyłam w telewizji i ja też tam chcę wejść na tą Śnieżkę w tym topie. Mhm. Absolutnie nie. Ja jakby każdemu odradzam coś takiego. Polecam rozsądek. Zanim jakby nastąpiło to wszystko, to ja swój organizm właśnie morsowałam na sucho, tak? Czyli wiedziałam, że po pół godziny wychłodzenia mój organizm zachowuje się w ten i w ten sposób. Później wydłużałam stopniowo ten dystans, bo jak wspomnieliśmy, wejście i zejście na Śnieżkę trwało 5 godzin. Więc to nie było taki jakby spacerek dwugodzinny, więc trzeba wiedzieć, jak nasz organizm zachowa się po 2 godzinach, po 3 godzinach, 4 czy 5, tak? W momencie takiego wychłodzenia. Czyli jeśli morsujemy, to z głową. Morsujemy zawsze z głową. No to my życzymy tych szczytów i mam nadzieję, że po każdym kolejnym będziemy spotykać się i rozmawiać o tym, jak było i jak wchodziło się. Jak już je zdobędę, to na pewno. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Gościem drugiej kawy była pani Klaudia Wysocka. Morsowanie przez bieganie, suche morsowanie, no, mnóstwo innych aktywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.